Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w This is the Police. Drugi raz witam się, no w sumie łącznie z tej serii to trzeci, bo jeszcze był pierwszy odcinek, kiedy zaczęliśmy grę w ogóle. Ale trzeci raz witam się z wami właśnie w menu głównym. Jak widzicie, przed Gobelinem nie tylko nie ma już Jacka, ale nie ma też i Lily. Mam dziwne wrażenie, że bez powodu to się raczej nie dzieje. Więc kontynuujmy. Dzień 23 grudnia. Włącznie z tym dniem 8 dni do końca gry. Zobaczmy, co nas czeka w tym. Okej, nie ma fabuły na start. Dalej przyjdzie do roboty. Kurę, są bardzo długą podróż, po 3 godzinach za kółkiem, cóż potrzebuje się na przecież, nie mogę spać w pracy, prawda? Jaki był cel podróży? Nie wiesz, my Krim i Zripton obchodzili chędożoną rocznicę i matka postawiła mi ultimatum. Albo ją tam zawiozę, albo mnie wyrzuci z domu. Aha. Moja czytka wlatuje jutro do Kongo na 6-miesięczny wolontariat, zamierza pomóc się w budowie życi. A dobra, to już było, spoko, możesz iść. Mój chory cię zawiedzić do domu opieki, tak będzie dla niego najlepiej. Przynajmniej spędzi ostatnie tygodnie życia w miejscu, w którym personel odpowiednio o niego zadba. Ale póki jeszcze jest u siebie, powinienem być razem z nim. Zamierzam jeść, pić i stać dane czasem. Mogę wziąć wolno? A, bierz, stary. Panie nasz, dziś moja forma do mnie samobójczej śmierci mojej pierwszej wychowawczyni. Dobra, idź. Okej, ostatnio była Luna, więc to mnie aż tak mnie to nie zaboli. Jezu, czemu? Co jest z tą grą? Boże, tyle pozużywałem, kurde, tych, może nie kartridże, ale granatów i gazów, a dalej nie wszyscy mają pałki na losowaniu. Kto? Rocko na przykład nie dostał pałki? Kto jeszcze? Belmont nie lubił pałek, muzyka z pałkami jest za pan brat, że tak powiem. Dobra, Titus, cyk, cyk, cyk i cyk. Coś jeszcze? Wszyscy na zmianie mają mieć policyjną pałeczkę. Żeby nie było jakichś nieporozumień. Dobra, ja bym musiał zobaczyć, ile mam włącznie, kurde, typiarzy. I nadmiar pałek po prostu sprzedać, żeby, wiecie, zawsze, żeby było równo, bo wtedy jakoś ten automat może lepiej działać. O, teraz wybieramy muzyczkę. Dobra, był Back in Business, no to puśćmy teraz może to. Carol's Love. Gdy wybrzmiał już wielki wybuch po wszechświecie, podniosła się właśnie ta melodia. Okej, mamy Duvala. No cóż, kurde, mam szczerą nadzieję, że Duval jest niewinny, ale coś mi mówi, że chyba tak nie jest. I że on właśnie zabił tamtego typa. Dobra, rozbeczkę poślimy, rozegrać ma full, Marshall nie ma, ale jego przydał wysłać właśnie do łaźni. Ten ma full, Fletcher nie ma full, więc niech jedzie, Fraser ma full. Borotka nie ma, Guzman, niech jedzie. Muradian może jeszcze jechać, no i ja, brot. Proszę bardzo. Ja już sobie ogarnę od razu wypoczynek, numero uno. 557 in progress. Spoko. I wypoczynek numero dos. Okay, 526 in progress. No i proszę, od razu złapany. Dobra, rozbeczka ma punkcik tutaj. Muradian, niech ma negocjacje. Jarbrot, niech ma inteligencję. No i cyk, czekamy na rozwój sprawy. Dobra, Marshall, Brady i Horsemon do łaźni, a Muradian i Losbeczka nad przerębel. Dobra, ściszę sobie daleko, mam wrażenie, że jest troszeczkę gra za głośno. Przedszkole. Kobieta z rewolwerem i drewnianym krzyżem wtargnęła na plac zabaw, aby zabić syna bestii antychrysta. Koleżanko, polecam zmienić dealera, naprawdę. Zagrożenie bombą. Farmer Bill Buckler twierdzi, że sąsiedzi podłożyli mu w ogródku miny. Okej, okay, no to może być fałszywy alarm, no ale zignorować tego nie można. Mhm, no
Oczywiście Sullivan robi problemy, bo musi jechać na farmę, gdzie są bakterie i mikroby. Człowieku, zmieni robotę, jak sklep spożywczy. Świadkowie donoszą, że wśród ułożonych na gladzie kiełba znajduje się kilka lasek dynamitu połączonych z zapalnikiem czasowym. Okej, okay, no to brzmi trochę jak false alarm, bo po prostu mogło im się popieprzyć widok z kiełbasy z czymś tam, ale lepiej kogoś tam wysłać jednak. Dobra. Zimowo pony, panie nasz, posiadam dużą sieć warsztatów samochodowych, ale wolę się z tym nie ujawniać. Często współpracuję z dowódcami policji. Od posterunku we Fryburgu udało mi się kupić paliwo. Od Ripton trochę oleju. Oddział w Gerinsbergu podzielił się ze mną paletą reflektorów. Teraz znalazłem klienta zainteresowanego oponami zimowymi, a wiem, że ma ich pan cały zapas i że jeżdżę na nich radiowo ze Sharpwood. Nie mogę panu zdradzić, dlaczego klient potrzebuje tych gum. Dość powiedzieć, że ma to związek z reaktywacją miejscowej jednostki wojskowej. W każdym razie chcę wymienić opony z pańskich samochodów policyjnych na inne, podobnej jakości. Nawet nie zauważy pan różnicy. Oczywiście dobrze panu dzięki za przysługę, tego dogadamy się. Nie. Nie, 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 nie. Już miałem podobną sytuację, kurde, we Fryburgu właśnie, że gościom paliwo wymieniać. Jakbym paliwo wymienił, to nagle byłby panu wypadku, więc nie, podziękuję. Teraz byłoby to samo. Dobra, Tartak. Brygadzista ogłosił pracownikom, że znów zostaną wypłatę później niż ustalono. Jeden z robotników padł w szał i zaatakował przełożonego piłą mechaniczną. Szalony. Dobra, całą tą ekipę wyślimy. Niech jadą. Kobieta zabrała grupkę dzieci i celuje w niezawodów. Antychryście, wiem, że to jesteś, poznaję cię po zapachu. Zacznij głośno modlić, podkradnij się, zastrzel. Podkradnij się. Dajesz muzyka. Skradaj się. 526, complete. Dobra. No i punkcik szybkość. Nasz kochany atleta. 515 in progress. Ten kina tutaj nie ma, co nie? On ma. Tak, on ma wolny dzisiaj. 544 in progress. Okej, dwie kolejne akcje. I proszę, jednak bomba faktycznie była prawdziwa. Ludzie zebrani przy stoisku z kiełbaskami uważnie nas chują. Ktoś tu mnie szepce tak, słyszę jak tyka. Rozbrój mechanizm, ewakuuj sklep, chwyć bombę i zabierz ją z zalotu mu. Rozbrój. Ktoś inteligentny wystarczy, powinno być okej. Okay. Rozbrój mechanizm. 557 pyk. Complete. Rozbiera bombę, okazało się, że jej podłożenie odpowiada był pracownik zwolniony za przychodzenie do pracy po pijaku. No, troszeczkę hardkorowy sposób na zemstę na pracownikach. Zresztą jeśli chcesz iść prosto do więzienia, no ale to już tam wedle uznania. Dobra, ludzie, wracać mi do roboty. O serio, jak nazwałeś, nie ma ani granatu? Bill pokazuje znaleziony na drzwiach liści, wynika z niego, że okres jest zaminowany, jego właściciel powinien wracać tam, skąd przyjął. Napisze, kogo ten nie wierzy, że ten wywołany. No ej! No nie! A, Boże, ale skam! No i przecież, że nikt... No nie! No i ktoś zginie teraz! Ktoś zginie, jak nic! Chyba, że... Teraz... Dobra. Kurde, kogo by wysłać? Kogoś, kto ma dobre krycie, czy kogoś, kto jest szybki? Dobra, go turn. 557 complete. Ja pierdolę. No oczywiście. Kurwa, co by ci dał taser, pałka albo kurwa gaz pieprzowy w takiej sytuacji? Dobra, widzimy się po cięciu. Mężczyzna ze strzelbą i w spodniach Moro ciągnie wzdłuż drogi sporych rozmiarów worek, zostawiając za sobą ślad krwi. Okej, okay. Szczerze, to może być fałszywa, bo nie wiem, gościu może zwłoki jelenia na przykład targać, no ale dobra. Niech tam pojadą to sprawdzić. Dobra, tutaj podkradnij się. Tylko komu by to dać? Freder ma full, dobra, muzyka, jedziesz. O, brodce to tam? Dobra, Borodka niech to ogarnie. 526 complete. Okej. 540 in progress. Tutaj mamy co? Kelnerka składa skargę na pewnego z tego klienta, który szczypie ją w tyłek przy każdej możliwej okazji. Oj, 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 nieładnie, panie dziejaszko, nieładnie. Dobra, zajmijcie się tym. Moi drodzy. 551 in progress. W ogóle, co jest strasznie ciekawe, bo zrobienie poradnika, kurde, do tej gry byłoby naprawdę trudne, bo te... Bo to, co mi się trafi za jeden dzień, na przykład przy komuś, może się wyglądać tutaj coś innego.
Napastnik trzyma włączoną piłę mechaniczną nad swoim brygadzistą, który potknął się o kłody i padł na ziemię. Zastrzel, uderz pałką, czy podkradnij się. No lepiej nie uderzę, bo coś jeszcze mu się stanie. Niech się ktoś podkradnie. Tylko kto ma zajebiste krycie się? No ma Gillenster na przykład. Nie ma też Rockman, dobra. Rockman, podkradaj się. 526, pięknie. Brygadzista jest poszarażony, ale żyje. To mnie bardzo cieszy. Dobra, tutaj niech ekipa wraca. Zagrożenie bombą, o. Niech snajper zbada teren. Snajper zważa, że jedna z grzynek wygląda świeżo rozkowaną i że wystaje z niej coś metalowego. Rozbrój bombę, wrzuć granat, ewakuuj rodzinę. Ewakuuj rodzinę, to najpierw. Gdy rodzina opuszcza farmę, z ziemi podrywa się szczęs Raymoro i krzyczy, żeby nikt się nie ruszał, bo nie jeszcze drugi ładunek. Nie wiadomo, jaki sposób to zrobić i nie trzyma nic w rękach. Przekonaj, żeby się poddał, obezwładnij. Przekonaj, żeby się poddał. Dajesz Maguire. 557, complete. Podejrzany posłuszny wykonuje polecenie policjanta, się podaje, w ogródku nie było drugiej bomby. No to było raczej dość logiczne. Przenośny agregat, ropa naftowa. Punkcik strzelania dla Maguire'a. No i proszę, jak bardzo obecność Duvala mi tu pomogła, nie? Dobra, wrócili tutaj. Pijany bossy mężczyzna nie mógł znaleźć butów w swoim rozmiarze i postanowił ukazać innemu klientowi, chłopakowi przymierzającemu kurtki. Aha, ciekawe. Dobra, ta czwórka niech tu jedzie, niech ktoś teraz wróci mi. 563 in progress. No, już widziałem, że już tam było, kurde, ten. Już widziałem, że tam był fałszywy alarm. Czyli pytanie jakiegoś zieleńczego. No, przestępca je hamburgera, gdy mija go kelnerka, mężczyzna klepią w tyłek, tłustą ręką wołając do roboty, suko. Uderz pałą, bezwładni, przeprowadź z boku połączenia z mojego. Kurwa, pierdolni go pałą, na co ty czekasz w ogóle? Kto jest taki, o, friend, masz pałę, masz. To kurwa, wypierdol, pałą, tak mi zęby aż wypierdolą. No, bardzo dobrze, ogłuszony. Boże, takich typów to nie ma siły, kurde. Nie, czy siły, nie ma zmiły w ogóle. Dobra. Świadek widział mężczyznę, któremu z zapasów wpadła broń. Winowajca spłoszył się wówczas i wybiegł na ulicę. Dobra, wyślimy, o właśnie, tylu, żeby starczyło po prostu. Lejwa, co za dzień? Rano w żadnej kieszeni nie udało mi się znaleźć kluczyków od auta, przy tym nie lubię, jak coś mi przeszkadza. Więc decyzja była szybka. Taser, hop na dach. I tak jakby przypomniał mi się o tym dopiero wtedy, gdy w stołówce moja łyżeczka zanurzyła się w deserze. Chyba podczas wyjazdu do pracy dobiegł mnie spotkał jakiś chrobot, ale głowy za to nie dam. Ja pierdolę, ej, ja tego typa zaraz specjalnie dam zabić, nie? Druga, kurwa, najpierw granat, teraz taser. O, no bo kurwa, mam tego dużo. Kurwa, to się pierdolnij w łeb tym, kurwa, i odkup, jak masz tego dużo wielce. 544, in progress. Jełopie hendożony. Kurde, akurat kolejna akcja. Bosy mężczyzna powalił ofiarę na ziemię i próbuje zdjąć jej but. No dalej ty, ja noszę jedenastkę. Ogłusz pałą, bezwładnie podkradnij. Kurwa, ogłusz pałą, Boże. O, super, dwóch kolejnych znowu pałki nie ma. Zajebiście. Dobra, ci dwa i tak dostaną. Borotka ja bym chciał, żebym miał. Ma krycie? No ma trzy w krycie. Ale ma też trzy w siłę. Znaczy, ma dwa w krycie, dwa w siłę. Dobra, niech go bezwładnie. 551, complete. Pięknie. Może wjedzie za niebudy w jego rozmiarze. No tam na pewno. Whisky, punkcik dla Borotki w szybkość. Dla muzyki, przepraszam. Dla Borotki wkrycie się, żeby miał 3 punkty. No i dla Woolbaga w negocjacje, żeby po prostu mu się to progresowało. Dobra, wrócili. Cassie zgłosił, że starsza kobieta w futrzanej czapce złapała paczkę z jedzeniem, wyłączyła alarm przeciwpożarowy i wymknęła się ze sklepu, korzystając z zamieszania. No to bardzo ładnie, proszę ją zgarnąć. Dobra, Guzman, Leiva, Gawthorn, Maguire, Chapman, wyjedźcie. 535 in progress. Birch i Titus. Wystajecie nad jezioro. Zabójstwo myślałem, że z polowania bym chciał ustrzelić dzika. No, blisko było. Zostawiamy jeden. Wieża ciśnień. Dziewczyna w podartym ubraniu wychyla się przez baryki na szczycie wieży ciśnień, a wokół niej krąży mężczyzna, pokazując coś palcem i krzycząc. Świadkowie boją się zbliżyć. Dobra, no to H, Atkins, Brady i Horse Moon. Niech tym się zajmą. Tak, oczywiście Horse Moon robi problemy, to niech spierdala. Kurosawa, pojedziesz? Wow, gówno zrobiłeś, a narzekasz. Próba napadu, oczywiście też była fałszywa zabawka, pistolet wypadł mu na glebę, zajebiście. Dobra, to jeszcze nie, tutaj łazię sobie na raz jeszcze kupił. 566 in progress. 520 in progress. Kurwa, ile, co jest do ciężkich cholery, czemu nagle tyle akcji jest? Pasażerowie autobusu z galerii kieszonkowca urządzili nad nim samosąd. Dobra, no to widać, że to jest prawdziwe.
Może Horsemon zmieni, kurwa, dealera. Jakieś wróżki będziesz dopytywała wiecznie o wszystko. Rycy skarżą się na młodego nauczyciela plastyki, próbującego sprawić dzieciom magiczną sól, dzięki której będą mogły mieć lepsze oceny i staną się bardziej kreatywne. Dobra, to szczerze mówiąc może być totalnie fałszywy alarm, no ale zignorować tego nie można. French... Dobra, nie, no Duwala tam nie wyślę, nie ma po co. O, super! Super, oczywiście Kurosawa nie pójdzie, bo ma problemy. Ta ma też problemy, a ta ekipa to jest za mało. O, dobra, czy zdążę wrócić. Cyk. Dobra, muzyka. Hodges, Rosenkrantz, wystarczy, pięknie. Dobra, tutaj kradzież. Niewielka grupa ludzi opuszcza sklep, pod który podjeżdża wóz strażacki. W tłumie znajdują się dwie starsze kobiety, z czego jedna ma na głowie futrzaną czapkę, a druga trzyma w rękach jakiś pakunek. Z miejsca zdarzenia oddala się również młody chłopak, on też coś niesie i raz po raz ogląda się za siebie. No, my się interesujemy staruszką, tylko teraz... Chłopak nie, staruszka... No może staruszka ma czapkę chyba, nie? Więc dobra, aresztuj tą w czapce. Jedziesz, czapan. 5:54 complete. Cyk. Już aresztuję przez naczynie. Okazuje się, że poprosiła pewnego chłopaka o pomoc zaniesieniu skrzyni rzeczy do domu, to właśnie on dał się od tłumu i rozgląda się na boki. Starsza pani nie ma dowodu zakupu, więc teraz policja zajmie się jej pakunkiem. Okej. Okay. Zupa. Fasola. Papryka. No i to tyle. Kolejna akcja. Kieszeniowiec został wyciągnięty z autobusu i zmuszony do położenia rąk na drodze. Uuu, ludzie domagają się od kierowcy, że przejechał mu po dłoniach i połamał mu wszystkie palce. Myślę, że odpala silnik! Strzel w powietrze. Nakaż mu wyłączyć silnik i to w trybie natychmiastowym. 5:35, complete. No, wyłącza silnik, oddaje się w ręce policji. Tego kieszonkowca też byście mogli zgarnąć tak przy okazji, nie? Dalej. Jabrot, inteligencja. Demers, nie ma, wkrycie się ten trzeci punkt. 5:28. Jezu, kolejna? Co jest? Kawiarnia. Dziewczyna wniosła skargę chłopaka, z którym umówiła się na randkę w ciemno. Ten ślizgły mały z bok nie psował mi się już na pierwszy rzut oka. Nie bawiłam się zbyt dobrze, więc zrównała mi skręta, bo nie myślałam, że po marihuanie, którego polubię. Podziękowałam, bo nie biorę narkotyków. Pospieszy się, trudno orzec, jak długo jeszcze tam będzie. Szczerze, to akurat może być fałszywy alarm. Rockman, Gillenstern, Borotka i nie, bo... Dobra, walić to. Czy to jest fałszywy alarm? O! O kurde, tutaj coś ominąłem, ale proszę, to jest fałszywy alarm. Było i co, czy to jest fałszywy alarm? Nie, niestety to nie był fałszywy alarm. Jak na złość. Dobra, tu. Nagi mężczyzna w skórzanym fartuchu wygonił patologa na ulicę, groził mu młotkiem, a następnie zamknął go się w kostnicy. Okej. Okay. Każdy ma swoje fetysze, nie? Strażnik więzienny stracił na swoją panowanie, co strzelać do współpracowników. No to proszę go teraz bardzo ładnie skuć, koledzy i koleżanki. Kurde... O, dobra, Jarbo to ma mniej. Teraz tutaj. Strażnik twierdzi, że podejrzana para uprawia dziwny tajemnic nad świeżym grobem. Serio? To podchodzi pod paragraf? Dobra, niech jadą. Ta trójeczka. Nauczyciel plastyki siedzi przy biurku prowadzić zajęcia. W klasie znajduje się spora grupa dzieci, które uważy swoje mężczyznę. Przeszukaj biurko, przeszukaj nauczyciela. Zajmij miejsce i słuchaj uważnie. Przeszukaj biurko, Rosenkrantz. Policjant odpycha nauczyciela na bok i zaczyna przeszukiwać jego biurka. Jedna z szuflad jest zamknięta. Otwórz zamek, zażądaj klucza. Dzięki, macie, możesz mi pomóc do otwarcia tej szuflady? Otwórz zamek. Szybko rysuj sobie zamki, znajduje w szufladzie mnóstwo torebek z białym proszkiem. W międzyczasie wiem, że próbuję uciec przez okno drugim piętrze. Rzuć się z podejrzanym. Strzał jest tazera, nie ma co się pieścić z nim w ogóle. 563 complete. O, super! Bo oczywiście ciężko było go zgarnąć do środka. Dobra, trudno. Tutaj. Klub Nocny Boberek. Pewien mężczyzna wnosi skargę, że zamówił prywatny taniec z niebiesko-włosej śniczącki, a dziewczyna zamiast się wdzięczyć próbowała przerwać mu kokainę. Gdy klient nie chciał dokonać zakupu, tancerka wyzwała bramkarza i twierdziła, że gość się do niej dobiera, ochrona wyrzuciła go z lokalu. Dobra, H, Atkins i Gowthorn, jedźcie tutaj. Na wieczorną porę, Jezus, kostnica, otwórz zamek. Policja wyważa drzwi. Wyważa drzwi, a tutaj otwórz zamek, XD. Policjant wyważa drzwi, wchodzi do środka, wokół stołu do sekcji jest rozstawiono zapalone świece. W ich przyćmionym blasku widać zaniedbanego mężczyznę w samym skórzanym fartuchu. Podejrzany powoli i metodycznie wbija nieboszczykowi głowę w głowę gwóźdź, mrużąc coś przy tym pod nosem.
Zastrzel, zdmuchnij świecę. Co zdmuchnij świecę dać? Podkręć się do mężczyzny, już. Podkreśla się do przestępcy. Ten przestaje mamrotać za każdym razem, gdy uderza młotkiem, rozłupuje czaszkę. Ksiądz obrywa w szyję lepkim kawałkiem kości. Dźgnij nożem, uderz pałką, dawaj ducha lasu. A to nie wiem, jak to by wyglądało, nie? Ale lepiej nie. Zdzierpało. Dobra. Na szczęście nikomu nic się nie stało. No a nieboszczykowi tak się tym bardziej nic nie stanie. Dobra, tu niech ludzie wrócą, bo jeszcze trzeba zgarnąć naszego kolegę snipera, który mam szczerą nadzieję, że jest niewinny. Dobra, tu i tu. A tak, Brady tutaj. A, pewnie dlatego, że on jest... Że to nie, dobra, to czekaj, to są z Bradiego, dajmy, Horsman nie pojedzie, Kurosa nie pojedzie. A, dobra, French. Nie, dobra, czyli to... A, bo ten jeszcze jest nielojalny. Dobra. Demers, będzie spoko? Będzie spoko, okej. Starszy łysy mężczyzna wiruje w tańcu na siebie, żym grobem, trzymając w pasie młodą dziewczynę. Z kolejnymi obrotami jest ta szansa dziewczyna, ma ręce związane za plecami i zakneblowane usta. Ukryty na grobkiem, czeka się rozwiązać sytuacja. Podkręci się do stałuszka od tyłu. Odbijamy? Kurde. Jezu, ale mam ochotę teraz to sprawdzić, nie, ale nie mogę. Jak to by jeszcze zadziałało, nie? Ale dobra. Jezus Maria, urodka, podkradaj się! Zajebiste. Odchodzisz? Odbijamy? O Boże, to bym chciał teraz rozegrać specjalnie dzień jeszcze raz i to sprawdzić, nie? Cudo. Prezydentowi udaje się zagrać staruszki go aresztować. Dziewczyna jest przestraszona, ale nic się nie stało. Obawia, opowiada, że staruszek uznał ją za kolejne wcielenie go niedawno zmarłej żony. Okej, to było dobre. Okej, Hodges, dobra. A nie, już nie wyślę nikogo więcej. Niestety. Dobra, to muzyka, Hodges, o chyba, że Duvala. Nie, nie mogę. Dobra, to tych dwóch niech pojedzie sobie na szybki ogar w tym. W łaźni, bo szkoda marnować tę kasę. Przy dobrych wiatrach może Hodgesowi się nic nie stanie. Znaczy w sumie obu nic się nie stanie przy dobrych wiatrach. Na scenie tęczy kilka kobiet, ale dziewczyna o niebieskich włosach nie ma przed nim. Przesłuchaj bramkarza, wyjdź. Ta, na pewno. Przesłuchaj stricte ze sceny. Przesłuchaj bramkarza. Nie, to nie ma negocjacji. To ktoś dobry. Pożar policjant, przesłuchaj bramkarza. Dziewczyna w niebieskiej peruce wychodzi z szatni dla pracowników. Zawołaj, biegnij. Prawdziwe czy farbowane? Biegnij za dziewczyną. 563 complete. Wypadaj, skuwają. No i kokainę znajdzie na miejscu przestępstwa. Sprawca złapany. Okej. Okay. Punkcik, a mi w szybkość. Dobra, dobra, dalej. Okej, to tyle. Na szczęście. Kolejna akcja. Uzbrojony strażnik w hełmie i starczą taktyczną powoli zbliża się do swoich współpracowników, którzy kryją się za przewróconym stołem. Użyj pałki, zastrzel, nakaż się poddać. W sumie Fraser mógłby nakazać się poddać, ale... A, pałka... Dobra, Ulbach dawaj pałą. 528 complete. Kurwa! Oh, fuck me! Boże! Był użyć tych negocjacji. Dobra, trudno, tego już nie ten. Wraca się, że do funkcjonowania głośno, następnie wykańczy swój pozornik i ucieka. No super! Typ spierdolił, glina nie żyje i typiarze też zabici. Kurwa mać, no super, Rubara jest nielojalny. Nie żyje. Kurwa mać! Dobra, widzę ceremonię. Jebać to. Nie będę specjalnie teraz tego dnia rozgrywał. No ale kurwa! Że za bardzo leciałem w to, żeby miał ten wysoki profesjonalizm, zamiast po prostu pomyśleć i zrobić to, co faktycznie bym musiał. Czy musiał, co powinienem zrobić. Czyli właśnie nakaz by się podać. Zwłaszcza, że miałem gościa, który zajebiście... Dobra, ten narzeka na tego. Na picie. Zamiast kurna wysłać tego. Znaczy wysłać. Kazać typowi, który ma zajebiste negocjacje, gościowi się poddać, to ja wolałem zdać profesjonalizm typowi, który miał go trochę mniej niż powinien. Niż bym chciał, żeby miał. No i zajebisty gliniarz mi zginął. Niestety. Dobra, teraz szybki wybór ludzi. Nie, Fraser niech odpocznie, lejte do domu, ten sam się wstawi w robocie. Idę! Tutaj
Wszyscy, którzy mogą przyjść, niech przyjdą. Tak, wiem, jesteś nielojalny, nie będziesz pracował. Kim jest w chacie? Cała reszta niech przychodzi, do nich odpocznie. Persji, Rubara. O, aha, ciekawe, Rubara nie był w robocie, ale... I ktoś mu o tym powiedział i stracił szacunek do mnie. Intrygujące, dobra, Goodwin i ten wrócą. Okej, okay, czy jest coś fabularnego? Kurwa, jest! Come on, Fran, come on, I know you're awake. You never sleep. Hello, you've called Fran Potts. It seems I'm not home right now, but if you just leave a message... Bitch! Who were you calling? None of your business. None of my business. Whose business is it then? This whole situation is pretty fucked up, but it definitely affects both of us. So if you think you're gonna keep freezing me out... Shut up! Do you seriously think that you have the right to open your mouth? You think you're in a position to bitch? Remember when I said that the situation was too complicated to describe it in one word? Forget that shit. In reality, it's very simple. You're my prisoner. You got me? I'm making myself clear? You're a prisoner and you will behave like a prisoner, and you will obediently remain silent until I decide what I'm going to do with you. Is that clear? Prisoner? Look at me, Lana. Do I look like a prisoner? Somehow I don't see the chains on my hands and feet. I could just break your neck right now and run. Does it look like I'm captive? Break my neck. If you were the least bit honest with yourself, I would have been dead a long time ago. Lots of people have died and will continue to die because of you, but you still refuse to consider yourself a murderer. Why, Jack? Just because you never strangled anyone personally? Just like you don't consider yourself a thief because you decided to limit yourself to an idiotic half a million. I've always been surrounded by people who know how to brainwash everybody around them, but I've never met another man who has so completely brainwashed himself. Those are your chains, Jack. It's your endless self-deception. Teraz, kto tu ma rację, tak szczerze mówiąc? Jakby z jednej strony, no, Jack ma sporo racji. Lana de facto ma rację tylko i wyłącznie w tym, że Jack faktycznie może się okłamywać. Ale tylko i wyłącznie. Bo, dla przykładu, Jack wie o tym, że jest morderca, nawet jeśli komuś zlecił. Sam wybrałem taką opcję w liście, który napisałem do... jako Jack pisałem do jego synów. Wybrałem opcję właśnie zgodną z prawdą, czyli że Jack jest świadomy tego, że zabijał nie z własnymi rękoma, ale wydawał takie rozkazy. Więc Jack w tej kwestii na pewno się nie okłamuje. Dlatego... ten sam fakt z tego, że on tam, wiecie... Kurde, ciężko mi to przetoczyć tak najpierw. Musiałem pomyśleć na tym trochę dłużej. Ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi tak mniej więcej. Camilla, what the fuck? My penis turned into an icicle 20 minutes ago. It's not Camilla. Okej, do kogo on dzwoni? Ethan? What's the matter? Who is it? I'm sure it must be Jeff. He might have some new information on the case I told you about, remember? He warned me that he might come at night if there was something urgent. So I told him that Ethan, I would... What the fuck are you talking about? What's the matter with him? He can't just call? Marla, baby, I'll talk to him for 2 minutes and get back to bed, okay? If you don't come to bed right now, I swear, Ethan, you'll be sleeping on the couch for the rest of your very short and very painful life. 2 minutes, baby! Just 2 minutes! Proszę, do Palmera dzwoni. What do you want, kid? Sir, I didn't mean to. I'm sorry, sir. I understand that this will sound weird, sir, but over there, some guy on the phone wants to talk to you. He says his name is Bobby Flash. Patrz, jaki on był przygotowany, nie? Kurde, z gnatem już stał. Hello?
Ethan. Ethan, is that you? Yes, Jack, it's me. Ethan, I need help, Ethan. Help me. I know that only you can help me. Where are you, Jack? What's the plan, Ethan? Tell me what we're gonna do. Tell me everything in detail. Where are you, Jack? Where are you now? Just tell me what to do, Ethan. We'll do whatever you say. Just tell me the first step, the second step. Explain everything to me in order. I need to explain everything to me, Ethan. Just tell me where you are and I'll come. I'll come as soon as I can. Let me come to you myself, okay? I'm here. It's not safe here. I can't stay here any longer. I'm leaving now. I'll try. If they grab us, Ethan, I'll tell them that you don't know anything. I'll tell them that. Jack! I won't tell them that you helped me. I won't tell them anything. We'll make sure of that. Jack! Listen to me. Don't go anywhere. You need to turn yourself in, Jack. That's the only way I can help you, all right? What? You need to turn yourself in, Jack. But I give you my word that No, Ethan, not you. Ethan, just not you. Why are you doing this, Ethan? You know me. You know me. You know who I am. They don't know, but you know. Have you forgotten me, Ethan? Remember who I am, Ethan. It's me. It's me. Jack, I promise you. I promise you as a friend that as soon as you... Wiecie, to jest trochę smutne, że Palmer faktycznie może chciałby pomóc Jackowi, ale niestety w momencie, w którym Jack się podda, czy nawet raczej odda w ręce władz, to niezależnie kto tam będzie... O kurde, ej, derby z jedynki, ciekawe. Dobra, moment, kończyć wątek. To może Palmer... O ty, czekaj, ty jeszcze zanim dopowiem. Berman, Palmer, Starr, Stead, Rogers, Paulsen, Sent, Varga, Schaffe, Kendrick... O kurde! Oczywiście są inne są po te, ale nazwiska wiadomo, są kolejno do osób ważnych w fabule i tak dalej. Nieźle. Dobra, już, fokus. Kończyć wątek. To tak, Palmer faktycznie chciałby pomóc Jackowi, i osobiście wierzę, że Palmer naprawdę jest w stosunku do Jacka uczciwy. On naprawdę chciałby mu pomóc i udowodnić, że Jack jest niewinny. Ale niestety przy obecnym, powiedzmy, stanie kartoteki Jacka, czyli przypisaniu mu byle jakiego gówna, jakie wydarzyło się we Freeburgie, jeśli chodzi o korupcję, jeśli chodzi o przestępstwa w tym rodzaju w to skierowane, to niestety, ale Ethan, nieważne jak bardzo chciałby Jackowi pomóc, nawet on, jako agent FBI, nie będzie w stanie Jacka wyciągnąć z tego gówna. Bo niestety, bądź nie, ludzie, być może ci, którzy właśnie rządzą teraz we Freeburgu, czyli zakładam, że prawdopodobnie jest to Schaffe na stanowisku burmistrza, zadbali o to, aby wszystkie tego typu sprawy zostały przypisane Jackowi. Jeśli nie bezpośrednio pod niego, to bynajmniej, żeby on tym czymś takim dowodził. Więc nieważne, jak bardzo Palmer chciałby Jackowi pomóc, nie jest po prostu w stanie tego zrobić. I Jack niestety ma tego świadomość, no bo właśnie... Teraz ma tego świadomość, bo przed chwilą jeszcze chciał normalnie z Palmerem ugadać jakiś plan, jakby go oczyścić z zarzutów i tak dalej, no ale Palmer powiedział jedną sentencję, nie taką, no i Jack już go uznał za wroga. Mimo iż Palmer, wydaje mi się, nadal pozostaje właśnie przyjacielem Jacka i to w ogólnym tego słowa znaczeniu. Zarówno w kwestii zawodowej, jak i na zawodowej, że musi jako FBI ma pewnie rozkaz, czy tam sprawę, aby Jacka znaleźć i aresztować. Jeśli natomiast chodzi o ich takie sprawy
że o ich związek przyjacielski niezawodowy, no to myślę, że Palmer nie wierzy w to, że Jack naprawdę dopuści się tych wszystkich zbrodni i dlatego chciał zaoferować mu faktyczną pomoc. Dobra, już koniec tego wywodu. Zobaczmy to, ale to jest naprawdę spoko rzecz, nie? Zobaczmy, przestępstwo. Szopa Jacka Boyda. Okej, okay, ciekawe. Musi wysłać 10 oficerów, SWAT i furgon. Dobra, to dwa od razu. I zobaczmy, Kendrick, czyli ten, ta prawa ręka Jacka. Szafę, czyli gościu, który nas wydymał tak naprawdę na sam koniec, tylko po to, żeby posłużyć się nami, żeby mieć władzę. Varga i Sand, czyli tak, Vargę rozwaliliśmy jego gang, pomagając Sandowi. Była w wiku, był tak, Kendricka, nie pamiętam imienia. Był tak, Eugene Szafę, Vicus Varga, Christopher Sand, Kevin Paulsen, czyli... A nie, jest Rogers też, dobra, czyli... Rogers oczywiście obok, tutaj jest Ted, czyli ten nasz drugi zastępca, Rogers i Szafę, czyli burmistrz. Jeden z nich jest aktualnie burmistrzem. W mojej wersji historii to Szafę został burmistrzem, ale wydaje mi się, że Rogers no, na oku miał tam... To było powiedziane, ile miał lat chyba, no, po 60 był na pewno, no ale umówmy się, po co długo Rogers burmistrzem by nie został. Czyli mamy tak, Stara, czyli agenta Szafę i... jakiegoś tam od Rogersa, nie pamiętam kim on tam był, jakimś jego znajomym. Paulsen był chyba... Kurde, teraz mi słowo uciekło. Bratankiem chyba, bo... Nie pamiętam, czy Paulsen był jak... Był chyba właśnie bratankiem od Rogersa. Berman, czyli oczywiście Lana, czyli taka powiedzmy, że miłostka Jacka, którą próbował jakby roznieść w coś, w coś większego, no ale de facto, gdyby Szafę nie podrzucił teczki Lanie, to cała ta historia miłosna mogłaby się naprawdę udać. No i oczywiście Ethan Palmer. Szopa Jacka Boyda, aresztuj wroga publicznego numer 1. Jacka Boyda, najbardziej aroganckiego i bezwzględnego przestępcę w historii Friburgu, odnaleziono po 8-miesięcznych poszukiwaniach w jego własnej stodole. Wygląda na to, że Boyd nawet nie starał się porządnie ukryć. Wkrótce zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wszystkie zbrodnie, których dokonał w naszym mieście na przestrzeni ostatnich 30 lat. Skrępujemy go na rynku, a potem będziemy rzucać w niego zgniłą kapustą. Okej. Okay. To jest naprawdę ciekawe, ale... To się, jakby na bank to się Jackowi śni, nie? Bo nie, widać było, że się dość mocno upił przed gadką samą z Ethanem, a co dopiero mówić, jeszcze dobił się praktycznie czymś na ten. O, ktoś mu chyba stuka akurat w szybę. Excuse me, can I help you? What do you want? I asked, are you all right? I'm fine. Are you sure you don't need any help? I said I'm fine. I don't need anybody. Get out of here already. Jeszcze piję dalej, nie wierzę. Auto chyba utknęło w śniegu, jeśli dobrze widzę. No, ale jest niedaleko chaty, więc raczej dojdzie. Albo i nie. Ocal duszę Jacka? What? Co jest? To jest jakieś kurde mroczne jelenie.
chociaż... Kurde, teraz pytanie, czy w sumie duszę Jacka jeszcze da się ocalić? To jest osobna kwestia. Ten się zaciął, chyba widzę. Nie, przecież będzie nas napływało coraz więcej i więcej. Dobra, to nie, nie robię tego, bo tego się na banki da wygrać. No. Na bank tego się nie dało wygrać. Co? He's awake! Naprawdę widzą typa, kurde, i śpi, gdzie nie mógł kraść broń? Jeszcze widzieli, że to jest prawdopodobnie glina? Wow. Naprawdę, poza zazdrościć inteligencji. O chuj. O chuj. O kurwa. On chyba właśnie zajebał Lanę. Nie, kurwa. Nie, kurde, gra mi się zacięła chyba. O kurwa. Dobra, mam nadzieję, że chociaż uda mi się save'a zrobić. Dobra, kończę w tym momencie, nie? Ale ja pierdolę. Już się nie mogę doczekać kolejnego dnia. Bo to będzie pojebane. W sumie ciekawe, od czego zaczniemy. Od normalnego dnia w robocie, czy będziemy mieli kasenkę, jak Jack próbuje ukryć ciało? Jakby nie ma bata. On teraz nie strzelił ostrzegawczo, coś nie. On na pewno Lanę po prostu zastrzelił. Czyli jakby to powiedzieć, no ma jeden problem na głowie mniej. Okej. Okay. I gdzie to ewoluuje, nie mam bladego pojęcia, ale jestem naprawdę coraz bardziej ciekaw, jak ta historia się zakończy. Jeśli dobrze pamiętam, mamy niecały tydzień growy do końca gry. Chciałem zrobić dwa odcinki, ale przy takiej fabule nie ma bata. Nie będzie dwóch odcinków dwóch dni w tym odcinku, ale mówi się trudno. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.